Proszę Państwa, pojawił się projekt tak zwanej drugiej tarczy antykryzysowej, wprowadzający wiele zmian, które mają nas zabezpieczyć przed epidemią. Ale w tym projekcie są też zmiany ustawowe niezwykle dla nas wszystkich groźne. Między innymi zakładają możliwość tak zwanej przesyłki hybrydowej. To znaczy, że niektóre pisma do państwa kierowane przez urzędy, sądy, prokuratury, policję będą otwierane przez pracowników poczty. Ci będą skanować te pisma i przesyłać je dalej drogą elektroniczną. To zakłada, że pracownicy poczty będą mieli dostęp do tajemnicy śledztwa, do tajemnicy korespondencji, do tajemnicy adwokackiej, tajemnicy radcowskiej, nawet tajemnicy obrończej, która jest absolutnie bezwzględna także na płaszczyźnie kodeksu postępowania karnego. Proszę Państwa, to ingeruje nie tylko w nasze prawo do poszanowania życia prywatnego, tajemnice korespondencji, takie poczucie bezpieczeństwa, kiedy się komunikujemy z urzędami, a też z najbliższymi, ale stwarza zagrożenie dla wszystkich naszych praw i wolności, bowiem warunkiem tych praw i wolności jest nie tylko dostęp do niezależnego sądu, a też dostęp do adwokata, do radcy prawnego, do pomocy prawnej w warunkach tajemnicy. Nie możemy się godzić na tego rodzaju ograniczenia naszych praw i wolności, szczególnie, że nie służą one realizacji naszego bezpieczeństwa przed epidemią. Dzisiaj jest czas, by bić na alarm i protestować przeciwko niekonstytucyjnym zmianom pod pretekstem zwiększenia naszego bezpieczeństwa.